Ten samolot ma silnik amerykańskiej konstrukcji, produkowany w Polsce na licencji. Był to Wright Whirlwind, na początku lat 30. jeden z najlepszych silników średniej mocy na świecie. Wiecie Państwo, co mu najlepszą reklamę zrobiło i dlaczego Polacy kupili licencję na ten silnik? Bo Charles Lindbergh na takim silniku, dokładnie takim samym, Atlantyk przeleciał. Lepszej reklamy dla tego silnika nie mogło być. Macie Państwo dowód, że reklama jest prawdziwa, bo po tylu latach moim kolegom z warsztatu udaje się bez żadnego problemu było wyremontować ten silnik parę lat temu i co jakiś czas bardzo oszczędnie go uruchamiamy na jakieś takie nadzwyczajne okazje. Musicie Państwo zrozumieć, nie możemy tego robić na co dzień z uwagi na to, że ten silnik swoje już wylatał przed wojną, po wojnie też. Proszę pamiętać, że ta maszyna ocalała nam dzięki Niemcom. Niemcy ją testowali, interesował ich ten samolot. Po testach był samolot skierowany do kolekcji Geringa, do muzeum w Berlinie. I tam cudem ocalał po bombardowaniu w listopadzie 1943 roku i podobnie jak P-11 i kilkanaście jeszcze innych samolotów z tych zbiorów, to się znalazło po wielu latach w Krakowie. PWS-26 był nie najlepszym w stanie technicznym po odnalezieniu, był remontowany i potem, proszę Państwa, do 1953 roku latał w szybowcowych zakładach doświadczalnych, które wtedy jeszcze się nazywały Instytutem Szybownictwa. I za tym samolotem, przedwojennym polskim samolotem, do 1953 roku holowano w Bielsku-Białej wszystkie prototypy szybowców, jakie tam powstały. Więc jak Państwo widzicie, robotę ten samolot zrobił niesamowitą. No w końcu jednak pojawiły się problemy ze stanem technicznym konstrukcji, z brakiem części do silnika, problemy ze śmigłem. On nie ma w tej chwili swojego właściwego śmigła. On na tym śmigle latał, ale bardzo źle. No i w końcu w 1953 roku podjęto decyzję kasacji. Na szczęście, pomimo że to były dosyć trudne czasy, nie zezłomowano tego samolotu. Cudem ocalał. Doczekał się innych czasów, doczekał się powstania muzeum w Krakowie, przyjechał tutaj jako jeden z pierwszych eksponatów i tutaj został. Proszę Państwa, PWS-26, gdybyście Państwo szukali źródeł sukcesów polskich pilotów w II wojnie światowej. Wiecie Państwo, ja Państwu powiem uczciwie, mnie diabli biorą, jak słyszę, jak jakiś publicysta, Polak to urodzony pilot. Polak, najlepszy pilot na świecie. Nieprawda. Wszyscy są dobrymi pilotami i urodzonymi pilotami. Wszyscy. Japończycy, Rosjanie, Amerykanie byli tam i bardzo źli, i bardzo dobrzy piloci. Czasami, jak się Państwo mogli przekonać tydzień temu, nawet najlepszych pilotów szczęście na moment opuszcza, jak się Pan Bóg na moment odwróci i popatrzy nie w tą stronę, co trzeba, proszę Państwa. No i giną najlepsi. Giną najgorsi i giną najlepsi, proszę Państwa. Tu nie ma reguły. To jest po prostu technika. To jest technika, którą Państwo powierzacie swoje życie. Ta technika może być super, ale czasami potrafi odbyć posłuszeństwo. Proszę Państwa, gdybyście szukali jeszcze raz do tematu źródeł sukcesu polskich pilotów w czasie wojny, to wiecie Państwo, gdzie jest źródło sukcesu? W tym samolocie. Ponieważ my przed wojną, w 1936 roku, wprowadzając tą maszynę na wyposażenie eskad treningowych, najpierw w Dęblinie, a potem w poszczególnych pułkach lotniczych w naszym kraju, stworzyliśmy wspaniałą bazę do szkolenia pilotów wojskowych. Stworzyliśmy, proszę Państwa, o czym się dzisiaj zapomina, pierwszy na świecie kompleksowy system szkolenia pilota wojskowego. Proszę Państwa, do połowy lat 30. pilotów szkolono na różnych samolotach. Uczono pilotów latania, uczono pilotów manewrowania. A powtarzam jeszcze raz, pierwszy na świecie taki system szkolenia, gdzie uczeń wychodząc, przyszły pilot wojskowy, szczególnie pilot myśliwski, wychodząc ze szkoły lotniczej, nabiera pewnych umiejętności ułatwiających mu potem przechodzenie na sprzęt bojowy. I tak się złożyło, że wielu pilotów wyszkolonych do 1939 roku nie zdążyło wziąć udziału w walkach. Nie było dla nich samolotów, było ich po prostu więcej niż potrzebowały polskie lotnictwo wojskowe. Ale tym ludziom udało się w różny sposób wydostać z Polski. Przez Francję do Anglii. Francuska epopeja, no Francja się bardzo brzydko broniła przed Niemcami, nie jest to chlubą tego kraju, ta historia połowy 1940 roku. Anglia, taki niezatapialny lotniskowiec, była dla Polaków ostatnią deską ratunku. I tam, proszę Państwa, ci piloci przygotowani przed wojną, wyszkoleni na, między innymi na tych PWS-ach 26, bardzo szybko pokonywali nowy sprzęt i byli podziwiani, bo się nie bali latania na nowych samolotach. Wręcz odwrotnie, garnęli się tutaj. Różnie to było w różnych krajach, proszę Państwa. Tyle o PWS-ie. Jak Państwo jeszcze chcecie wiedzieć, to PWS ma jeszcze jedną tajemnicę w sobie. U dołu kadłuba, jak Państwo się schylicie, ale ja się odsunę, żeby ktoś nie myślał, że zmusza Państwa do ukłonu przede mną. Proszę spojrzeć. Tutaj znajdują się
takie żaluzje. Takie płaskiej części kadłuba. Te żaluzje od środka są otwierane. Wiecie po co? Po to, żeby obserwować skutki bombardowania z lotu poziomego, ewentualnie ustawić w kabinie ucznia celownik bombardierski, na którym uczeń będzie się uczył bombardowania z karasia lub łosia, albo suma, bo taki samolot miał w przyszłości karasia zastąpić. Proszę Państwa, jaki uniwersalny samolot. I niestety nie ma zbyt dobrej literatury, bo te rzeczy, o których Państwu wspominam, raczej tego o tym mało kto pisze. No, a moim obowiązkiem jest Państwu o tym przypomnieć.